Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Do dalszego studium. Niewątpliwie niektóre powiedzenia Jezusa są trudne do zrozumienia, zwłaszcza gdy czytamy je w oderwaniu od kontekstu wypowiedzi. Jednak gdy przyjrzymy się im w szerszym kontekście, porównując je z innymi korygującymi wypowiedziami, które je równoważą, wówczas wiele z nich staje się zrozumiałe. Jednak nawet wtedy jasne jest, że pójście za Panem nie może być połowiczne. Albo poświęcamy Mu się zupełnie, bez względu na cenę, albo nie poświęcamy się Mu w ogóle. Celibat nie jest zwyczajnym, normalnym stanem, zaś diabelskim zwiedzeniem jest twierdzenie, iż sama w sobie abstynencja seksualna może prowadzić do wyższego stanu świętości, jakiego nie można osiągnąć żyjąc w związku małżeńskim. Wśród Żydów celibat był źle widziany i budził politowanie, a świadomie praktykowali go jedynie członkowie skrajnie ascetycznych grup, takich jak Esejczycy. Biblia wyraźnie stwierdza, że Piotr był żonaty, podobnie jak inni uczniowie. Jezus nigdy nie zalecał abstynencji seksualnej ani chrześcijanom w ogóle, ani chrześcijańskim przywódcom. Nie jest to naturalny stan i nie przyczynia się do rozwoju zrównoważonego charakteru w sposób, jaki zapewnia życie w normalnej rodzinie. Słowa naszego Pana zapisane w Mateuszu, rozdział 19, werset 12, rozumiane dosłownie, byłyby przeciwne przesłaniu całego Pisma Świętego w tej kwestii. Pomysł fizycznego okaleczenia się wydaje potworny. Właściwe jest zatem rozumienie tej wypowiedzi w sposób analogiczny do deklaracji z Mateusza, rozdział 5, werset 30, o odcięciu gorszącej kończyny. Pytania do dyskusji. Powyższe stwierdzenie na temat abstynencji seksualnej wydaje się być nakierowane na określoną postawę religijną. Jednak w jaki niezamierzony sposób można być to zniechęcające dla samotnych czy owdowiałych chrześcijan, którzy z jakiegoś powodu żyją w celibacie? W jaki sposób można docenić tych, którzy podjęli taki wybór? Drugie pytanie. Przedstaw w klasie swoją odpowiedź na ostatnie pytanie z poniedziałkowej części lekcji i omów kwestię granic, jakie powinno mieć przebaczenie i czy w ogóle powinno je mieć. Trzecie. Co innego czytać o tym, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, nawet przed rodziną, a co innego postępować zgodnie z tą przesłanką. We wszystkich zborach na świecie znaleźliby się ludzie, którzy z powodu swojej wiary zostali w jakiś sposób odepchnięci przez bliskich. Czy takie osoby znajdują się także w Twoim zborze? Czy są w nim ludzie, którzy zupełnie stracili kontakt ze swoimi bliskimi, gdy stali się naśladowcami Jezusa? Jeśli tak, to w jaki sposób rodzina zborowa może wyjść im naprzeciw? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.